Cześć, tu Szardy i dzisiaj zapraszam na kontynuację filmu na temat noży Rakes z najwyższej półki premium. Przed sobą mam trzy noże. Przed chwilą sobie je bardzo dokładnie pooglądałem, wkładałem do kieszeni. Zobaczyłem, jak one się mi leżą w ręce, jak się zachowują, jak to wszystko działa. No, jestem pod wrażeniem każdego z nich. Każdy z nich ma coś, co mi się bardzo podoba. Każdy z nich chciałbym mieć. Który jest najlepszy? Moim zdaniem każdy jest dobry. Nie mogę powiedzieć, że ten jest najlepszy, czy ten jest gorszy. W jednym mi się coś spodobało bardziej, w innym mniej. W niektórych znalazłem rzeczy, które nie do końca przypadły mi do gustu. Ale myślę, że jak ktoś się zastanawia, czy kupić sobie nóż M108 czy M121, nie ma to większego znaczenia. One są wszystkie trzy bardzo dobre i różnice są tak naprawdę tylko kosmetyczne detale. Dobrze, to zaczynamy. Pierwszy z tych noży to jest M108TZ. To jest ten oto nożyk. On jeszcze występuje w wersji tańszej 108SF. Ja tą wersję też miałem i pomiędzy tymi nożami jest może nie tyle przepaść, ale jest bardzo duża różnica. B108SF chodził bardzo lekko. Tutaj nie można było mieć zarzutów, ale ten chodzi jeszcze lepiej. To jak on się otwiera, jak on klika, jest różnica, jest takie jedwabiste, delikatnie, taki jest dżentelmeński. Jest różnica, jeśli chodzi o tytan, jakość tytanu, jak to się dotyka. Tam jednak była zwykła stal, zwykła rama stalowa, no ten tytan naprawdę czuć, że to jest fajny materiał. Jeśli chodzi o ten nożyk, jak to wyglądają wartości? Waga to jest 110 gram, jest to nóż składany, otwierany fliperem. Blokada to jest frame lock, który działa dość lekko. Lubię, jak frame lock działa lekko i tu faktycznie on działa leciusieńko. Lekko wystarczy dogiąć i jest już nóż zamknięty. Długość całkowita to jest 210 mm długości. Długość głowni to jest 88 mm. Grubość głowni 3,1 mm. I z całego tego zestawienia trzech noży ten ma najcieńszą głownię. Profil głowni to jest clip point. Rodzaj ostrza gładkie. Gatunek stali głowni 154 cm oraz materiał na okładzinach to jest tytan. Dodatkowo ten nóż posiada clips głęboko noszony, czyli tam deep carry, z wystającymi śrubami, czyli one mogą przeszkadzać przy spodniach. Jest jeszcze oczywiście otwór na linkę, brak jakiegoś jumpingu. Flipper jest wystarczająco szorstki i jest dobrze zrobiony, łatwo się go otwiera. Naprawdę wystarczy lekko pociągnąć i nóż się otwiera. Czy się otwiera sam? Nie, ten nóż się sam nie otwiera. Orientacyjna cena zakupu to jest 419 zł. Budowa i ergonomia. Za budowę i ergonomię dałem 8 punktów. 2 punkty odjąłem, no jak łatwo się domyślić, za ten klips, który śruby przeszkadzają i jest moim zdaniem dość krótki. Ten koralik, jak się komu podoba. Nie do końca przypada mi do gustu ten klips. Tutaj brak jeepingu nie jest wadą. Lubię jak jest. Nie ma go, trudno. Za to punktów nie odjąłem. Odjąłem tylko i wyłącznie za klips. Jeśli chodzi o samą ergonomię, wygodny jest, nie można powiedzieć. Ja go nawet jakoś tam ścisnę, troszkę wystaje on ponad moją rękę. Jest chudy i dlatego jest wygodny między innymi. W kieszeni tak samo myślę, że jak 108 SF będzie się go wygodnie nosiło, ale nawet lepiej, bo jest lżejszy. I tutaj waga robi fajną robotę. 110 gram, no tak do 100 gram powiedzmy jest te takie bardzo wygodne nożyki, leciusieńkie. Natomiast 110 gram to nie jest jakoś tak przesadnie dużo. Nie można narzekać, gdyż tej głowni jest dość sporo. Tu jest 88 mm ostrza. Zastosowane materiały. Stal 154 cm, no to wiadomo, to jest stal premium. Tak samo tytan, też jest to materiał premium, więc tutaj nie mogłem inaczej ocenić niż 10 punktów, gdyż to po prostu jest premium. Nie zauważyłem, że były jakieś takie niedokładności. Znaczy widać, że tutaj to ferzarka, jak ona szła, jak ten szedł ten nóż, jak tutaj to ciął. Jest to wykonane naprawdę dobrze i nie widzę jakichś niedoróbek jakościowych. Kontrola jakości rek, myślę, że ma już jakiś tam swój poziom i oni się tego trzymają. Stosunek jakości do ceny. 8 punktów. No niestety
dałem 8, 2 punkty odjąłem. Uważam, że on powinien być troszkę tańszy. Zważywszy na to, że jest dość duża dysproporcja pomiędzy 108 SF a 108 TZ. 108 SF kosztuje 149 zł, a 108 TZ kosztuje 419. Ja bym widział ten nóż poniżej 400 zł. Dali taką cenę. Natomiast jeśli komuś się ten nóż podoba, powinien go sobie kupić. Teraz będę coraz częściej oglądał foldery i nożyki, które kosztują powyżej 400 zł. Zobaczymy, jak będzie wtedy on wyglądał. Ale jak na pierwsze moje styczność z tytanowymi okładkami na nożyku, jestem bardzo zadowolony. Nóż M108 TZ, czyli to jest ta droższa wersja noża B108 SF, została przeze mnie oceniona na 46 punktów na 50. To nie chodzi o to, że uważam, że to jest zły nóż. To jest bardzo dobry nożyk. Jedyny minus to klips. Jak komuś nie przeszkadzają wystające śruby, że on jest taki trochę przykrótkawy. Drugi nożyk, jaki chciałbym ocenić, zaprezentować, to jest M875 TZ. I to jest oczywiście nóż firmy Rake i już widać, że zupełnie inny jest design. Tutaj projektant więcej poszalał, zrobił coś bardziej nietypowego. Czy się to podoba? Mi się to osobiście podoba i uważam, że jest to naprawdę ładny folder. Przechodząc do samej oceny noża, czyli nóż Ray M875 TZ. Jest to nóż składany, otwierany fliperem. Blokada tu jest oczywiście frame lock. Długość całkowita 210 mm. Długość głowni 89 mm. Grubość głowni 3,5 mm. Tutaj jest taką fałszywką. Ładnie to wygląda i dodatkowo jest tutaj jeszcze na głowni jimping. Waga to jest 110 gram. Profil głowni drop point. Rodzaj ostrza oczywiście gładkie. Gatunek stali głowni N690, a materiał na kładzinach to jest tytan. Dodatkowo nożyk posiada jimping, który jest taki bardzo wąziutki. Posiada klips do noszenia zwykły, niegłęboko noszony i otwór na linkę, który jest poprowadzony przez śrubę tutaj klipsa. Bardzo fajny zabieg. Czy to jest potrzebne? Nie wiem, ale ogólnie wygląda to dobrze. Cena tego noża to jest 449 zł. Budowa i ergonomia. Za budowę i ergonomię dałem 10. Uważam, że ten design tego noża jest dość nietypowy. Chciałem tutaj ocenić go bardzo wysoko, czyli maksymalną punktację. Te wycięcia na body, na tytanie, z jednej, z drugiej strony, jakaś wstawka a la carbon, te śruby czarne. Bardzo ciekawy i bardzo wygodny klips. On jest dość mocno głęboko wchodzi do kieszeni. Dobrze się trzyma spodni. Fajnie to zrobili. Podoba mi się. Ten nóż mi się spodobał od samego początku. Jedyny jakiś tam drobny minusik to będzie ten ciężej działający frame lock. Działa troszkę ciężej niż te frame locki z jego kolegów. Jakość wykonania tak samo, 10 punktów. Nie zauważyłem tu jakichś niedoróbek, żeby coś było nieładnie sfrezowane. Wszystkie krawędzie są ładnie wyszlifowane. Nie ma tutaj nic ostrego, czym można by się zahaczyć. Jak ten nóż ściskam w rękę, też jest bardzo wygodnie. Palec ląduje na jimpingu. Jimping jest dość ostry, agresywny. Pod tym względem bardzo dobrze. Zastosowane materiały, głownia, tak samo, 10 punktów. N690, stal premium. Tak samo tytan na okładkach. Jest to materiał moim zdaniem premium. Ładny klips. Nie wiem, z czego jest zrobiony klips. On jest na czarno. Wydaje mi się, że też to jest tytan, ale nie jestem pewny, nie znalazłem tego nigdzie w specyfikacji, z jakiego materiału jest ten klips. Wszystkie śruby tutaj są na czarno. Design tego noża, no powala. Stosunek jakości do ceny. Tu dałem 10 punktów. Ten nóż od razu mi się spodobał. Na zdjęciach wygląda przecudnie. Lubię takie nietypowe projekty. Lubię, jak coś się wyróżnia z tłumu i ten nóż moim zdaniem wyróżnia się z tłumu. Uważam, że naprawdę on wygląda bardzo dobrze. Klips mógłby być głęboko noszony, ale nie jest to konieczne. Nie, po prostu nie miałem za co odjąć tutaj punktu, bo ten nóż naprawdę przypadł mi do gustu. Kolejny punkt to jest wrażenia ogólne. Jeśli chodzi o wrażenia ogólne, no tak jak powiedziałem wcześniej, naprawdę fajny nożyk. W podsumowaniu wyszło mi, że nie odjąłem ani jednego punktu za nic, czyli wyszło 50 na 50, nóż idealny. Jeśli komuś się ten nóż podoba, powinien go sobie kupić. Moim zdaniem jest wart tych pieniędzy. Troszkę ciężko działa ten frame lock, ale za to odejmował, bo uważam, że jest naprawdę kozacki. Ostatni z omawianych przeze mnie noży, to jest Husar w wersji
Premium, czyli M121TZ. Jeśli chodzi o Husara, wersji Premium, czyli M121TZ, jest to nóż składany, otwierany fliperem. Blokada to jest oczywiście frame lock. Długość całkowita 215 mm. Długość głowni to jest 92 mm. Grubość głowni to jest 3,5 mm w najgrubszym miejscu. Profil głowni to jest drop point. Rodzaj ostrza gładkie. Stal, z której jest zrobiona głownia, to jest S35VN. Pierwszy raz mam nóż z tego typu głownią. Materiał rękojeści to jest tytan. Cechy dodatkowe, clips, głęboko noszony i tyle. Więcej nie ma cech. Nie ma ani jippingu, nie ma otworu na linkę. Bardzo klasycznie wyglądający nóż typu folder. Ten nóż wygląda bardzo elegancko i on w tej bezprosty. Elegancja tkwi w prostości i ten nóż jest prostym, ładnym folderem. Cena zakupu 519 zł. Uważam, że jest naprawdę wart tych pieniędzy i mi się podoba. Jak oceniam ten nóż? Budowa i ergonomia. Oceniłem go na 6 punktów. Dlaczego tak ostro? Pierwsze, brak jippingu. Brak otworu na linkę. Ja lubię, jak to jest. Natomiast co jest plusem w budowie? Na Backspacerze nie ma jakiegoś pełnego wypełnienia, tylko jest dwa filarki. Ten nóż w czyszczeniu będzie bardzo łatwy. To jest ewidentnie plus. Pozostałe dwa są dość mocno zabudowane. 108 tak samo. 108 jest tak zabudowana, że jest tutaj cała, aż po fliper. Utrzymanie w czystości tego noża będzie bardzo proste. Uważam, że ten najlepszy jest. Profil głowni i długość głowni pozwalają, żeby z niego dobrze korzystać na co dzień. Jakość wykonania 10 punktów. Widać, że to jest produkt premium. Jakość wykonania, o kontrolę jakości, rake, dobrze z tym stoi. To już nie są te Chiny, co były kiedyś. Stosunek jakości do ceny 8 punktów. Uważam, że ten nóż mógłby być troszeczkę tańszy, kosztować poniżej tych 500 zł, głównie przez ten klips. Śruby wystają, jest on głęboko noszony, będzie niszczył spodnie. Klips jest, nie jest taki bardzo twardy. Jestem ciekaw, czy będzie się to niebieskie zdzierało. Może tak, może nie. Tu ma tą dodatkową blokadę. Wrażenie ogólne 10 punktów. Uważam, że jest to bardzo ładny folder do noszenia na co dzień. Mi się on spodobał. Jeśli chodzi o Husara w wersji premium, to trzymał on ode mnie 44 punkty na 50. Czy warto ten już kupić? Oczywiście, każdy z nich warto kupić. Jeśli komuś się on podoba, to ja uważam, że to jest fajny nożyk. Ja bym ogólnie polecił, no, ma on kilka wad. To nie są tak duże wady, żeby się na ten nóż nie zdecydować. Nożem, który zrobił na mnie największe wrażenie z tej całej trójki, najbardziej mi się spodobał M875TZ. Ten jest, powiedzmy, na moim drugim miejscu z tych trzech, gdyż tu jest po prostu, on jest klasyczny. Natomiast ten to po prostu 108 w tytanowych okładkach. Bardzo dobrze pracuje. Jeśli miałbym wybierać, który z tych noży będzie najlepszy na co dzień, to będzie numer 1. To jest numer 2, a to jest numer 3. To było na tyle, jeśli chodzi o noże firmy Rake. W kolejnym filmie będzie podsumowanie wszystkich noży firmy Rake, które polecam, które warto kupić. Postaram się to zrobić tak, żeby z każdego działu, powiedzmy, tych działów podzieliłem to na 4 działy. Budżetowe, tam średnia półka, górna półka oraz premium. I z każdego z nich znaleźć jeden, może dwa noże, które moim zdaniem warto kupić, warto się zainteresować, bo uważam, że to jest to całkiem dobry projekt. Muszę się jeszcze zastanowić, tak żeby podsumować całą tą serię. Dziękuję za dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich. Sharp day.